Unikat. Co znaczy ta nazwa? Dlaczego akurat taka nazwa? Zawsze sobie tak tłumaczyłem, tak szczerze mówiąc, to sam nie wiem, dlaczego unikat. Po prostu się zawsze wyróżniałem z tłumu jakoś i po prostu nikt nie ma tak najebane w głowie jak ja. Starałem się po prostu być inny od innych. Jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką? To bardzo proste pytanie dla mnie, bo akurat w tym pokoju, jak jeszcze tutaj nie było kiedyś studia, leżałem sobie na wersalce, po prostu słuchałem sobie polskich artystów, takich, wtedy to było jeszcze modny fenomen i tak dalej. Akurat co właśnie słuchałem Ludzie przeciwko ludziom. I wtedy się tak strasznie jarałem tą piosenką, że pomyślałem sobie, wow, dlaczego ja tej piosenki nie napisałem i po prostu sobie chciałem mówić, dobra, ja to napisałem i po prostu będę sobie tutaj przez mieszkanie chodził i wmawiał sobie, że to ja napisałem tę piosenkę, bo każdy po prostu się wtedy ją jarał. I wtedy pomyślałem sobie, dlaczego tak sobie wmawiać i sam siebie oszukiwać. Złapałem po prostu kartkę papieru, zacząłem jakieś tam wigibasy pisać i tak się zaczęło. Bo to słowa z mego wnętrza, brakuje mi tu powietrza, aby przeżyć i dowodu, bo dlaczego mam w ciebie wierzyć. Zobacz, ile czeków pogoniłem, zostaw niego jeszcze chwilę, więc proszę. Wybacz moje grzechy, jeśli możesz, nie zmienię się, to nie tak. Powiedz, czy pisanie tych tekstów sprawia ci trudność, czy po prostu siadasz i lecisz? To zależy też od jak minął mi dzień, bo ja zazwyczaj teksty piszę w nocy, nocki sobie robię. Jeden tekst piszę około tak 3 dni, bo najpierw napiszę całość, czy tam połowę, później jeszcze opracuję, później coś tam pododaję i tak dalej, i przy nagrywkach i tak jeszcze coś się zmieni. Nie mam pojęcia, ja po prostu nie mam żadnego, nie mam takiego pstryku, wena jest i po prostu piszę, po prostu jak teraz byśmy po prostu siedzieli teraz i bym ci powiedział, okej, wena mnie zapała, to bym musiał niestety pójść do następnego pokoju i coś napisać. Tak? Czasami też wymuszam, jak mam po prostu dobry podkład muzyczny, coś zrobimy, czy mam po prostu jakiś pomysł, to wszystko szybko zapisuję. Tutaj możesz zobaczyć, piękna książeczka tutaj, pokażemy tutaj trochę do kamery. Tu sobie wszystko pięknie zapisuję i później lecę po prostu. No właśnie, tekst do muzyki, czy muzyka do tekstu? Tekst do muzyki. W Gubinie można cię zobaczyć, było można cię zobaczyć już na dużej imprezie, między innymi Wiosna nad Nysą, a tak poza tym rzadko. Dlaczego? Nie jestem zbyt taki, że się wszędzie pcham, że chcę być tutaj gwiazdą wieczoru, ej, patrzcie, jestem tutaj cały czas. Po prostu jak ktoś, po prostu robię to w swoim studio tutaj. Klipy kręcimy gdzieś, sklejamy to tutaj wszystko, wrzucamy na YouTube'a, nigdzie się nie pchamy na żadne imprezy, po prostu jak komuś się spodobamy, ktoś do nas napisze, to po prostu wtedy mówimy albo tak, albo nie, nigdzie się nie pchamy. W zeszłym roku zagościłeś w zespole Dobre Piwo. Super piosenka, super wykonanie, nietypowe jak dla dobrego piwa. Jak to się stało właśnie, że akurat ciebie wzięli do tego utworu? Jarek Polański do mnie napisał z prośbą o moje nagrywki i tak dalej, bo już tam dłużej mnie podsłuchiwał i powiedział, że jedyny na Gubinie taki, który daje radę sobie. No i ja też byłem zaciekawiony, że takim projektem, bo to pierwszy raz w życiu, że się takie coś zdarza, że ktoś z innego gatunku muzyki do mnie pisze. No i tak jakoś wyszło, po prostu się spotkaliśmy, omówiliśmy cały projekt, ja tę piosenkę znałem już wcześniej, bo to jest cover. I jak nie wiesz, ja słucham tylko rock muzyki, nie słucham hip-hopu. I tak jakoś się złożyło, że mi się ten projekt bardzo spodobał i po prostu chciałem to spróbować. Chciałem wypróbować coś nowego i jakoś tak... Teraz mnie zaskoczyłaś troszeczkę, bo sam śpiewasz hip-hop, a mówisz, że słuchasz tylko i wyłącznie rocka. Tak, bo dla mnie to jest taka... no to zajebista muzyka. Można bardzo fajnie swoje emocje okazać w bardzo krótkim tekście. W rapie, no rap to jest taki gatunek muzyki, że nie ma innego, lepszego gatunku muzyki, gdzie lepiej opiszesz to, co czujesz, tak? Nie ma, gdzie wyznasz swoje uczucia, nie ma po prostu, nawet rock nie daje rady. Po prostu możesz tam tak wszystko opracować, tak się fajnie pobawić tym wszystkim, że ludzie będą mieli gęsią skórkę, jak to będą słuchać. Rozumiem, że przez swoje teksty, które piszesz, chcesz właśnie przekazać to, co
czujesz, to co widzisz, to co widziałeś, chciałbyś zobaczyć. Ale ciśnie też się pytanie właśnie, słuchasz rocka, czy nie była kiedyś, nie przeszło ci przez myśl, żeby, nie wiem, zaistnieć w jakimś zespole jako solista, wokalista? Nigdy się na tym... Oczywiście, tak. Jak chodziłem kiedyś do Europa Szule, to mieliśmy kiedyś perkusję w takim małym ganku jakby i tam zawsze wszystkich wprawiałem, bo jak zawsze wylatywałem ze szkoły, czy tam raczej wylatywałem z klasy, bo byłem za głośno, to szedłem właśnie w ten kącik i wiadomo, co robiłem na tej perkusji. No i nie za bardzo się to przyjęło. Nie miałem na przykład, nie mam talentu do instrumentów i do śpiewu też. Jeszcze do rocka, no to już w ogóle. Znaczy, do śpiewu to daj ocenić to publiczności. Ja uważam, że akurat co do śpiewu to masz ten talent. Może akurat, tak jak mówisz, nie do rocka, ale hip-hop to wychodzi ci wyśmienicie. Jest to moja opinia, przypuszczam, że innych też, bo wchodząc na YouTube można zobaczyć po wejściach, po oglądaniu danego teledysku, do którego zaraz też wrócimy, można zobaczyć, że jednak jest ta oglądalność. Tworzysz muzykę, piszesz teksty, dodatkowo sam reżyserujesz swoje teledyski. Tak. Mam swoją małą, undergroundową działalność Cover Story Dreams. I po prostu kiedyś sobie wspierał mnie bardzo dobry kolega Karol, który mi nakręcał swoją kamerką pierwsze klipy. I mi się to bardzo spodobało, jak on to robił. I po prostu kiedyś postanowiłem kupić sobie sprzęt i nie truć mu dupy po prostu i po prostu sam się za to wziąć. No i jakoś mi to wychodzi, kolega właśnie ten tutaj mi pomaga w tym, bo oczywiście jak ja jestem przed kamerą, to nie mogę wszystkiego robić i mu wszystko tam tłumaczę pół godziny i on to robi i tak jakoś się złożyło, że... I powiem ci szczerze, że wszystko co robię, wolę robić sam niż z kimś, bo ja robię to wtedy po swojemu i mi się to podoba. Jeśli tam kolega powie, to coś nie bardzo pasuje, to ja tak przymknę oko, coś zmienię, albo nie zmienię tego. Nic nie pomoże, gdy zacznę znowu nagrywać, bo on to pierdoli, jakie wersy potrafię nawijać. Muszę stąd uciec, tysiąc kilometrów, jak najdalej nikomu tego nie mów. Zawsze mówimy o lataniu jak najwyżej, a tak naprawdę nawet nie mamy jebanych skrzydeł. Muszę stąd uciec, tysiąc kilometrów, jak najdalej stąd, nikomu tego nie mów. Zawsze mówimy o lataniu jak najwyżej. Samo tworzenie teledysku jest dość trudne. Skąd bierzesz pomysły na to? Oglądam różne teledyski na YouTubie. Czasami to z płonącymi różami to mi wpadło w pomysł już kiedyś, jak widziałem jakąś tam scenkę, że jakieś róże płoną i tak dalej w moim teledysku. No i tak postanowiłem, że też takie coś zrobię. Wiem, że to już wtedy nie jest takie unikatowe moje, tylko po prostu chciałem coś wypróbować. Chciałem nie tylko być przed kamerą i cały czas do kamery nawijać, bo to każdy potrafi. Po prostu chciałem wykorzystać sprzęt, moje możliwości, no i umiejętności przede wszystkim. Jakoś to wyszło. Tego chciałeś, braki dane, ilości pustych kartek, wszystkie popisane. To, że nic tu nie mogę, zmusza mi pomóc, bardzo mi przykro. Postaram się bazić, gdy już będzie za późno. Nie wolno w tej chwili, tylko ciśnij play. Nie wspominaj jutro, co się dzieje. Za tym codziennym hałasem, to jest nie wciąż. Najlepsze jest to, że wtedy ciebie nie znałem. Proszę, wysłuchaj mnie teraz, mamo. Daj mi być minut życia. Dość sporo tych utworów już stworzyłeś. Powiedz, czy myślisz o nagraniu płyty? Tak, właśnie akurat dostałem propozycję wydania płyty w formie fizycznej. Dlatego teraz siedzimy w moim studio i nagrywamy nowe kawałki na tą płytę. Gdzieś tak mniej więcej 16 ich będzie. Wracamy do naszego starego stylu, gdzie na trochę innych hardkorowych bitach po prostu nagrywamy życiowe kawałki z bardzo dużą ilością emocji. I to będzie Guess Who's Back 2. I ona akurat będzie w formie fizycznej i wyjdzie, mam nadzieję, że jakoś w marcu, w kwietniu. Nie ukrywam, że śledzę Facebooka. Na Facebooku doczytałem się niecały miesiąc temu konwersację twoją i burmistrza. Double B, pan Bartłomiej Bartczak, którego serdecznie pozdrawiamy, zaprosił nas kiedyś. Chociaż no, tam jeszcze z jedną osobą mieliśmy pewną po prostu konwersację na temat Wiosny nad Nysą, tegorocznej, 2014.
No i po prostu mu się ten cały pomysł nasz hip-hopowy, nie będziemy teraz wymieniać pomysłu projektu, się bardzo mu spodobało i po prostu zobaczycie na następny sam. Także będzie to niespodzianka dla publiczności. Będzie 3 godziny, powiem tak, że będą 3 godziny fajnego show. Praktycznie każdy teledysk, czy to jest hip-hop, czy to jest rap, czy jakikolwiek inny styl muzyki, ogólnie w teledyskach zauważamy z reguły płeć piękną. U ciebie, z tego co pamiętam, raczej nie widziałem, żeby gdzieś nawet w tle pojawiały się kobiety. Ja to różnie odbieram, bo co niektórzy starają się przykryć treść, ewentualnie może niedociągnięcia tym, co pokazują. U ciebie tego nie widać. Jestem za brzydki, żeby mieć takie piękne kobiety w moich teledyskach. Nie, powiem prawdę, że nigdy na... Myślałem kiedyś, dostaliśmy kiedyś wiadomość z pewną propozycją, żeby wykorzystać pewien klub w Gubinie, właśnie też z tancerkami, żeby pokazały trochę więcej ciała, ale ja po prostu nie jestem takim artystą, powiem, że nagram jakiś kawałek z tekstem bez sensu pod klubowy podkład muzyczny i później teledysk na to kręcę. Ja po prostu wolę coś z sensem i z uczuciami nagrać i później do tego fajny teledysk, który się bardzo fajnie będzie oglądało i którego będę ja sam dumny z siebie. Ale masz, nie słuchałem, przyznam szczerze, że nie słuchałem wszystkich akurat twoich utworów. Myślę, że na pewno w niejednym utworze przewinął się motyw o miłości, bo na pewno takowy utwór jest. W tym przypadku, no, aż prosi się, aby pokazać tę kobietę, czy nie starasz się właśnie, nie wiem, czy nie myślałeś, czy nie starałeś się właśnie, no, jakiś taki motyw wrzucić. Myślałem kiedyś nad tym, ale jak już pewnie wiecie, jestem zajęty i moja dziewczyna by nie fajnie, to nie byłoby fajnie dla mojej dziewczyny, jeśli by zobaczyła, że kręcę jakąś inną dupę. Tworzysz tą muzykę, no łączy się też to z tym, że w pewnym momencie tej działalności, tej produkcji jednak no, dojdzie do tego. Już mamy mały scenariusz na kolejny teledysk, gdzie właśnie będzie pokazana płeć piękna. Nie tak jak w innych amerykańskich teledyskach, tylko po prostu no, z innej perspektywy. Ale to już wkrótce. I właśnie szukamy takiej pewnej dziewczyny, która by akurat pasowała idealnie do tej roli w tym teledysku i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiedz, czy wiążesz jakąś swoją przyszłość z tym, co robisz? Tak, dla mnie rap jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zawód, bo dla mnie rap jak zawód jest bardzo ważny. Nie czerpię z tego aż tak dobrych zarobków, jak z mojej oficjalnej pracy, ale bardzo bym chciał żyć tego, to co kocham. No ale niestety, jeszcze nie. Zobaczymy, co będzie za 2 lata. Miałem 9 lat, gdy mam pojechała tam, powiedziała: synu, niedługo wrócę. Więc się nie martw, później wróciła, wróciła po mnie nowe sny i marzenia, do których... Tak jak wspomniałeś, w planach jest płyta, zostanie wydana. Jakie kolejne plany? Po tej płycie, co wydam teraz w formie fizycznej, mamy już kolejny plan, ja i mój kolega J-Sick, nagrać wspólną epkę, która będzie za free wstawiona na YouTube'a, żeby można było sobie posłuchać. Będzie do tego też kręcone parę teledysków. No i myślimy tak, że od 6 do 9 kawałków na nie znajdziemy, to będzie międzynarodowa płytka taka mała, on będzie po niemiecku, ja po polsku. Będziemy się trochę bawić techniką. Taki mały eksperymencik. To. Nie będzie to w formie fizycznej wydane, ale będzie fajna zabawa i do tego będzie też kręcone małe DVD z 30 minut, żeby widzowie po prostu zobaczyli, jak pracujemy razem. No można to chyba nazwać pracą, nie? Co my tutaj odpierdalamy. Just a lie.
lat stałem dokładnie tam, gdzie stać chciałem i widziałem tam wszystkich was. A dziś stoję tu, nagrywam setki słów. Jestem właśnie tam, gdzie nie chcą mnie już. Na własnej ziemi, własny wiatr na plecach, sypię piaskiem w oczy, lecz nie mogę narzekać. To chyba moja wina. Chyba chciałem znów za dużo, pomyliłem piosenki, bo widzę, że się ludzie smucą. Więc oddalam się, spadam w górę, cofam do przodu, mijam wszystkie granice, nielegalnie, bez powodu. Od dawna chciałem pisać różne scenariusze. Jedyny scenariusz, co napisałem, jak spieprzyć swoje życie. Myślałem, że to freestyle, myślałem, że to tylko chwila, zaraz minie, będzie lepiej, ale się okazało, że to fikcja. Każdy ma sny, każdy chce je jakoś spełnić, więc biegnij przed siebie, nie odwracaj się, a będziesz pierwszy.